Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony pelminkraft.pl, a to moja pierwsza seria z konsolki PSP. Seria? Ciężko to nazwać serią. Będzie to po prostu przegląd różnorakich gier na PSP, aby troszkę was rozeznać odnośnie tej konsoli, która aktualnie jest niedroga, bo jej koszt wynosi około 300 zł. No i również z nią można się świetnie bawić i to postaram wam się udowodnić. Kompa aktualnie nie mam, także tak jak mówiłem, plan B na kanale musi być. No i seria różnych to gier z PSP jest właśnie tego przykładem. No cóż, czym jest Little Big Planet? Jest to gra niewielkiej powiedzmy spółki, która z fajnym pomysłem stworzyła bardzo prostą grę, która podbiła serce milionów. Podobnie jak moje i grę uważam za bardzo fajną, a dziś zaprezentuję wam jeden z pierwszych poziomów. W dodatku udało mi się wybrać akurat poziom z fajnym utworem, jak dla mnie, bardzo rozluźniający i myślę, że wam wpadnie w ucho. Dobra, przemawia do mnie Szaman Małpa, coś takiego. Niesamowicie, jeśli dotrzesz na szczyt góry, być może Mystic będzie mieć dla ciebie zadanie. No i tyle z podpowiedzi tymczasowych. Możemy również, co jest fajne, autorzy dodali coś takiego jak możliwość tworzenia własnych poziomów, czyli aktualnie mogę stworzyć własny poziom, po czym go opublikować, wy go możecie pobrać, no i bawić się wspólnie, powiedzmy, z tego, na tym poziomie, który ja otworzyłem. Kolejna podpowiedź od Małpy. Przytrzymaj przycisk R, żeby chwycić gąbkę lub tkaninę. Dobrze. No więc, tak jak Małpa radziła, zrobiliśmy to i ruszamy dalej. To, co teraz się zaświeciło, jest to właśnie checkpoint, czyli w razie naszego jakiegokolwiek niepowodzenia, gdy zginiemy czy coś takiego, odrodzimy się oczywiście w tym miejscu, gdzie po raz ostatni zaświecił nam checkpoint. No cóż, to jest moja szmacianka, którą mogę ubierać dowolnie. Wszystko zależy ode mnie i od tego, jakie ubranka czy tam te przebranka dla niej odblokuje, bo wszystko można zebrać na planszach. Ja ją ubrałem tak. Mamy również możliwość jakby celebrowania z nią, znaczy ta nasza maskotka sobie celebruje. Pod kwadratem mamy takie menu, gdzie możemy dawać wlepy na ścianki. No i to jest też właśnie jeden z elementów tego, aby właśnie we własny sposób dostosować sobie planszę do swoich potrzeb. No i to jest również dostosowanie postaci, czyli mogę ją ubierać, wybrać jakby materiał, z którego ma być stworzona szmacianka. Ja na razie w to się nie będę bawił, bo taka jaka szmacianka jest, mi się na razie podoba. No i taką pozwolę ją sobie zostawić. Dobra. Strzałka wskazuje, że musimy iść w prawo. Zatem przesuńmy tutaj kartony. Szybko na nie się wdrapmy i ruszajmy dalej w drogę. Film, i jak sami to pewnie zauważycie już na samym starcie, trwa około 10 minut. Tyle zajmują średnio poziomy, choć nie o każdym z nich mogę to powiedzieć. Wraz z rozwojem gry poziomy są coraz bardziej wymagające, a tu to dopiero właśnie taka sielanka, gdzie zapoznajemy się z podstawami gry i tego typu podobnym. Dalej już jest coraz ciekawiej. No i tutaj miejsce, na które warto nakleić naklejkę odpowiednią. Tu mamy tutaj dwa rodzaje naklejek, czyli zapewne tu będzie pasowała stopa, za co widzicie otrzymuje bonusy. Natomiast w to miejsce larwa. Dokładnie, naklejamy ją i otrzymujemy bonusy w postaci punktów. Poprzednio jak tutaj grałem, osiągnąłem wynik 3760. Miejmy nadzieję, że tym razem uda mi się go pobić. No i kolejna uwaga, tym razem od obcym. Jestem zmęczony, wciśnij przycisk L, żeby mnie złapać, potem mnie pociągnij. Nie ma problemu. A teraz coś łatwiejszego, wskocz i skorzystaj z darmowej przejażdżki. Spoko, ile się załapie. No, i ruszamy. Kolejna przyjemna podróż w Little Big Planet. Co mogliście przed chwilą zauważyć? Również mnożnik. Tak, mnożnik punktów pojawia się w momencie, gdy w dość krótkim czasie zbierzemy kilka tych iskierek, punktów, coś takiego. No i tak to wygląda. Lecimy zatem dalej, zbierzmy te punkciki. No i tu mogę oddziaływać z tym blokiem. Jak widzicie, przesunąłem go. No i teraz mogę bezpiecznie się po nim wspinać i wspinać się właściwie coraz wyżej i kontynuować moją przygodę w Little Big Planet. Naprawdę, grę serdecznie polecam i jeżeli chodzi o kolejną grę, rzucajcie swoje propozycje również w komentarzu, bo jestem ciekaw, co chcecie z tej konsolki zobaczyć. Następnie, wskakujemy nieco wyżej i tu
tym razem owca. A za nią, no również były te jakieś bonusiki. Dobra, owce trzeba przyciągnąć. Gra również wymagająca myślenia w niektórych etapach gry. Na początku nieco mniej tego myślenia trzeba. Natomiast w późniejszych etapach gra już daje zauważyć, że po prostu trzeba w niektórych momentach gry porządnie pomyśleć. Okej, okay, i tu kolejny nasz przyjaciel, tak to nazwijmy. No cześć, chwyć się mnie, podwiozę cię. Puść przycisk R, gdy będziesz chciał zejść. Taką uwagę ma do nas miś koala, dokładnie. A więc skaczemy. No, łapiemy się i darmowa podwózka ze strony misia. Dobra, zbierzmy te kulki. Już pobicie rekordu niedaleko. Kolejny checkpoint i tym razem pogawędka z kangurem. Coś mniej ważnego odnośnie łapania się tych gąbek. Ten element akurat w Little Big Planet lubię. Lubię huśtać się nad lawą. A cóż, każdy ma swoje upodobania. Mi akurat taki element gry się spodobał. Dobra, zatem tutaj musimy wskoczyć. Z tym często mam problem. O, proszę, tym razem poszło dosyć łatwo. Przyciągnijmy klocek i wykorzystując oczywiście fizykę. Obciążyliśmy jedną stronę tej przekładni, przez co jakby odkręciła się ona w drugą stronę. No i dzięki temu mogliśmy wspiąć się dalej. Dobra, chwyć jeden z bumerangów, a zaczniesz obracać się dookoła. Puść go, a wrzucić ją wysoko w powietrze. Zatem, zastosując się podobnie do rady kangura, wylecimy daleko w powietrze i przejdziemy dalej. Wypatruj specjalnych kluczy. Służą one do otwarcia nowych miejsc na Little Big Planet, ale czasami trudno do nich dotrzeć. Tym razem to uwaga małpy szamana, coś takiego. No i cóż, łapiemy się bumerangów, obkręcamy się jak szaleni, wyskakujemy w powietrze. Yupi! Lecimy dalej. Tym razem zapewne tu muszę wskoczyć. I znów wykorzystywanie działania fizyki, zapadnia przesunięta w drugą stronę. Poczekamy aż to się opuści, wskakujemy i tu tym razem ten gostek sobie tutaj pakuje. Dobra, łapiemy się za to i już rekord pobity właściwie. Hop. Super, świetnie nam naprawdę idzie. Jak pobiłem sam siebie, to musi być naprawdę dobrze. Tu zbierzmy te punkciki. I powoli zbliżamy się do końca. Jestem pod wrażeniem, ale musisz przedostać się przez jaskinię snów i dotrzeć na szczyt góry do Mistyka. No i cóż, to tyle. Dojdziemy teraz do tablicy podsumowującej ten poziom. A ja serdecznie Wam chciałem podziękować. Jeżeli materiał się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, skomentować film, no i napisać, co chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Odnośnie kompa, może niedługo uda mi się z kimś wybrać i go zakupić, bo w sumie już fundusze w pełni na niego mam. I to tyle chyba. Dziękuję Wam za ten materiał. To tyle z Little Big Planet i pierwszego materiału z przygód PSP. Trzymajcie się, cześć, do usłyszenia. Widzimy się niebawem.